Państwa, Tomasz Kowalski. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać na temat zmian religijnych, jakie żeśmy opracowywali przez ostatnie lata, gdy prowadzimy stronę. To na początku żeśmy nie za bardzo omawiali te tematy, ale z czasem wydawało się konieczne, żeby też wejść w ten cały obszar zmian kulturowych, jakie są obecnie wdrażane na całym świecie, ale też zmian religijnych, ponieważ to jest jakby podstawa całego systemu społecznego. To jest właśnie kultura, religia i na tym jest budowany dopiero cały konstrukt społeczny i cywilizacja. I dlatego wydawało nam się koniecznym, żeby znaleźć odpowiednią literaturę, żeby można było prześledzić te zmiany, ludzi, którzy wprowadzili te zmiany obecne i plany na przyszłość, jak ta religia ma być zmieniana, kultura i religia. Ale w tej edycji skupimy się na religii. Więc w ostatnim czasie żeśmy tłumaczyli na stronie taką książkę New Age Armageddon Script, ale też posłużymy się takimi książkami jak Secret Destiny of America. To jest autora, który był masonem 33 stopnia, Manly'ego P. Halla. Jego książka również Secret Teachings of All Ages, Lost Keys of Freemasonry, również Morals and Dogma Alberta Pike'a i taka książka Eksternalizacja hierarchii, Externalization of Hierarchy, Alice Bailey. Generalnie wszystkie te książki, można powiedzieć, one są z obszaru jakby trzech religii, które wywodzą się bezpośrednio z masonerii. To znaczy powstała ta nowożytna masoneria, ona wypłynęła na powierzchnię. Wcześniej to były ruchy różokrzyżowców, potem masoneria. I potem masoneria, jak już zdobyła dosyć dobrą pozycję w społeczeństwie, przejęła wiele krajów w Europie, to potem zaczęła wytwarzać kolejne ruchy religijne, takie jak teozofia. I tu mamy te książki właśnie Eksternalizacja hierarchii, to jest teozoficzny ruch. I potem teozofia tak naprawdę była podstawą do stworzenia ruchu New Age i masoneria. I to są te książki. Ale generalnie mamy tutaj jeden taki ruch myślowy, to znaczy generalnie masonerię pod różnymi formami jakby innych religii. Więc na podstawie tych książek sobie prześledzimy, dokąd te zmiany, tak powiem, zmierzają. No więc jak sobie prześledzimy książki największego filozofa masonerii nowożytnego, co prawda on już nie żyje, ale Manly'ego P. Halla, to on napisał kilka książek, w których wyjaśnił, skąd przyszła masoneria, jaki jest cel, co oni chcą osiągnąć, dlaczego chcą osiągnąć taki, a nie inny cel i co muszą zrobić, żeby ten cel osiągnąć. I on pisał te książki, one oczywiście były wtedy, kiedy one były pisane, one były niedostępne dla zwykłych czytelników. Można było je tylko czytać w lożach, bo one były tylko dostępne dla specjalnych, dla członków lóż, ale też wysokich członków lóż. Więc nie każdy mógł się o tym dowiedzieć. Za na przykład czytanie takich książek to masonerii groziła śmierć. Można sobie przeczytać tutaj, że kto nie zwróci tej książki, to grozi śmiercią. I po prostu wielu ludzi, którzy zginęli, żeby te książki wypłynęły na jaw. One dzisiaj są dostępne, można sobie je kupić w internecie. W każdym bądź razie przejdźmy sobie przez te książki, to wyjdzie nam na jaw, kto tworzy zmiany religijne obecnie na świecie i w jakim one kierunku zmierzają. No więc tak, pierwsza książka Secret Destiny of America, tajne przeznaczenie Ameryki, można tak przetłumaczyć, Manlego P. Halla. To jest książka z lat 20. bodajże. No więc w tej książce Manly P. Hall pisze o, zaczyna jakby książkę na temat mitu Atlantydy. Znaczy, że wiadomo było od tysięcy lat, jeszcze w czasach greckich i wcześniej, że był wielki kontynent na zachód od Europy, w którym istniała bardzo zaawansowana cywilizacja, która wcześniej jakby zarządzała całym światem, gdzie jakby zarządzała globalnym handlem, ustanawiała pokój na całym świecie. Możemy sobie to poczytać w pracach Platona. I rządziło tą Atlantydą 10 królów. I generalnie ten świat został zniszczony. I teraz celem tajnych stowarzyszeń, takich jak masoneria, i głównym zasadniczym celem jest odbudowanie tego systemu, który był wtedy stworzony. To znaczy powrót do tego, żeby na świecie był ten świat Atlantydy i żeby nastąpił powrót tych wszystkich religii misteryjnych, które wtedy były, które funkcjonowały na całym świecie, a które chrześcijaństwo zniszczyło, i wprowadzenie po prostu w życie tego idealnego, jak oni to mówią, idealnego takiego rządu, idealnej globalnej demokracji. I on pisze potem, że w czasach chrześcijaństwa tajne stowarzyszenia, które i wszystkie religie misteryjne, które upadły i zniknęły, można powiedzieć, z terytoriów tutaj Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, i powstało chrześcijaństwo i tamte religie po prostu zniknęły, zostały wyparte przez nową religię, no to te różne religie w różnych krajach, one miały różny charakter, ale de facto to był jeden system, jeden globalny system, i w każdym kraju te religie po prostu dostosowywały się do swoich realiów, czyli na przykład mieliśmy religię egipską ze swoimi bogami, ze swoim systemem bóstw, wierzeń itd. W Egipcie byli szkoleni Grecy i oni przenosili cały system właśnie religijny na terytorium Grecji. Tam zmieniano imiona, zmieniano trochę historię wokół tych bogów i tworzono system religijny. Potem ten system, ten sam dokładnie religijny, był przenoszony na terytorium Rzymu. Zmieniano tylko nazwy, zmieniano trochę historię, dostosowywano te historie religijne do celów i realiów, które wtedy funkcjonowały. I tak było wcześniej jeszcze w czasach Babilonu i te religie po prostu migrowały, ale to była jedna religia, tak jak on pisze, które miały różne ta religia miała różną charakterystykę w różnych krajach i objawiały się na różny sposób, ale chodziło o to, żeby poprzez system religijny zarządzać ludźmi. Więc chodzi o to, że te religie zeszły do podziemia i zaczęły funkcjonować jako takie ruchy tajne, ruchy wywrotowe w różnych krajach, które chciały właśnie wprowadzić na nowo ten system, który był przed kataklizmem Atlantydy, jak to się mówi w tradycji chrześcijańskiej, przed potopem, przed tym wielkim kataklizmem, który nastąpił na całym świecie i zniszczył ten wspaniały świat, który był w tamtych czasach, tak jak oni mówią tutaj. On potem opisuje, że różne te ruchy, na przykład iluminaci walczyli w Europie poprzez korupcję, poprzez próbowanie przejmowania rządów w sposób, można powiedzieć, tajny, tworząc rewolucję w całej Europie. W północnej Europie były zakony Świętego Grala, które poszukiwały kielicha pasji. Były ruchy chrześcijańskich, żydowskich kabalistów, którzy przeszukiwali Biblię, żeby znaleźć tajemnicę korony splendoru byli różokrzyżowcy, którzy wykorzystywali róże jako symbol braterskiej miłości. Te wszystkie systemy to był ten sam ruch, który Manly P. Hall nazywa zakonem dążenia. To znaczy generalnie ten cały ruch, który ma odbudować Atlantydę, on te wszystkie pojedyncze religie, pojedyncze ruchy religijne, okultystyczne, on łączy w jeden system, który nazywa zakonem dążenia. I ten zakon dążenia ma na celu odbudowanie właśnie tej Atlantydy i stworzenie idealnego społeczeństwa, jak oni to mówią, rządu światowego, który będzie kierowany przez filozoficznego króla, idealnego króla, i będzie na świecie już tylko wtedy pokój i wszyscy ludzie będą dostatnio i spokojnie żyli, czyli forma utopii, takiej, którą on odnosi do czasów właśnie Atlantydy, potem do królów egipskich. No i potem on mówi, że generalnie już taka nowa forma bardzo skutecznych ruchów, żeby budować tą Atlantydę, rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w XVII wieku, kiedy Elias Ashmole zmienił cele masonerii i skierował je na budowanie rządu światowego. Masoneria się od tego czasu stała bardziej przede wszystkim spekulatywną i zajęła się polityką i modelowaniem świata i społeczeństw. Czyli oni z takiego czysto, że tak powiem, działań nieskoordynowanych na świecie, oni zaczęli się wszyscy łączyć i budować ruch na rzecz zmiany świata. Mieliśmy wtedy świat czysto katolicki, chrześcijański, i oni postanowili przemodelować ten świat w taki sposób, że oni uważali, że w czasach właśnie tam XVII wieku, że tym lądem, który oni określali jako Atlantyda, to była po prostu Ameryka. Kontynent amerykański. Kontynent południowej Ameryki i środkowej był przede wszystkim przejęty przez Hiszpanów, Portugalczyków. Oni powiedzieli, że tamte terytoria jakby są zbyt już przejęte przez chrześcijaństwo, natomiast oni postanowili, że przejmą terytorium właśnie Ameryki Północnej i tam zbudują właśnie ten kraj, którego dążeniem będzie zbudowanie tej globalnego systemu, globalnego rządu, który oni określili jako Atlantyda. Widzimy, że właśnie zakon masonerii chciał zbudować tą Atlantydę. Teraz, jak sobie Manly P. Hall właśnie napisał w tej książce, to jest taki cytat na stronie 79, że wszystkie te grupy okultystyczne, można dodać, należą do tego, co nazywamy zakonem poszukiwaczy. Wszystkie poszukiwały jednej i tej samej rzeczy. Tą jedną rzeczą jest idealny porządek społeczny, rządy króla filozofa. I to jest bardzo ciekawy kierunek, który jest właśnie opisany w tej książce. Tą książkę szybko się czyta. Są też nawet na YouTubie filmy, gdzie lektor czyta tą książkę, więc to ona jest do przeczytania w jeden dzień właściwie. Więc mamy generalny kierunek zmian. To, co jest jakby też bardzo ciekawe, to jest właśnie system masonerii sam z siebie. Ja nie będę go omawiał, bo on jest zbyt duży. My kiedyś napisaliśmy taki artykuł przeciwko masonerii na stronie naszej i tam można się dowiedzieć, my żeśmy przetłumaczyli z książki Morals and Dogma wszystkie stopnie, jakie są w tym systemie, i przetłumaczyliśmy co ciekawsze rzeczy z tych stopni wtajemniczenia. Tutaj po kolei jest napisane, czego na każdym stopniu się taki mason może dowiedzieć. To, co nas akurat teraz interesuje, to jest dlaczego bo jak wiemy, że teraz masoneria chce zmienić ten świat, który teraz funkcjonuje, jako ten świat, który był chrześcijański generalnie na świecie, który miał kulturę chrześcijańską, który miał religię chrześcijańską przede wszystkim, i oni chcą teraz powrócić do tych starożytnych wierzeń, do tych bogów, bóstw, filozofów greckich czy egipskich i powrócić do tego systemu okultystycznego. Więc oni muszą zniszczyć chrześcijaństwo i tutaj właśnie w książce właśnie Morals and Dogma to jest bardzo dobrze opisane. Jak sobie zobaczymy, jest taki na 30 stopniu dopiero wtajemniczenia. Mason dowiaduje się, skąd w ogóle przyszła masoneria. Oczywiście on tutaj pisze o różnych, że tak powiem, mitach, skąd przyszła masoneria, skąd, że są, wcześniej jest podawanych bardzo dużo przykładów, skąd przyszła masoneria, że z takich religii misteryjnych, z takich, z innych. I on tutaj pisze, że to, co w nowożytnych już czasach, skąd przyszła masoneria, to jest po prostu nowa odsłona zakonu templariuszy. Znaczy, kiedy w Europie zakon templariuszy został zamknięty i zakazany i spalono na stosie przywódcę zakonu templariuszy, Jacques de Molay, to on, jakby przywódcy tego zakonu i on też poprzysięgli zemstę na papiestwie i zniszczenie papiestwa i tym samym religii chrześcijańskiej w Europie. I to dopiero się dowiaduje Mason na 30 stopniu, że jego celem jest zniszczenie religii chrześcijańskiej i zniszczenie papiestwa. I możemy sobie tutaj przeczytać na temat właśnie templariuszy, to co on pisze na stronie 820. Ich dewizą było, na temat templariuszy, ich dewizą było, aby stać się bogatymi, aby kupić świat. I tak się stało. W 1312 roku posiadali tylko w Europie ponad 9000 seignores. Bogactwa były płycizną, na której zatonęli, stali się bezczelni, nierozsądnie pokazując swoją pogardę dla religijnych i społecznych instytucji, które zamierzali obalić. Ich ambicja była dla nich śmiertelna. Ich plany zostały odgadnięte i powstrzymane. Czyli to, co się mówi, że to papiestwo i królowie tak sobie po prostu tylko tych templariuszy napadli, bo oni mieli dużo pieniędzy i po prostu królowie chcieli ich po prostu okraść i z papieżem razem. A tutaj Pike pisze, który reprezentuje templariuszy, że no nie, to była ich pomyłka po prostu, że oni się dali złapać. A ich celem było rzeczywiście obalenie Rzymu. Rzym był bardziej nietolerancyjny wobec herezji niż występku i przestępczości. Zaczął obawiać się zakonu, a strach jest zawsze okrutny. Rzym zawsze uważał prawdę filozoficzną za najbardziej niebezpieczną herezję i nigdy nie przeceniał fałszywych oskarżeń, za pomocą których można zmiażdżyć wolną myśl. Papież Klemens V i Filip de Bel dał sygnał Europie, a templariusze będący w ogromnej sieci zostali aresztowani, rozbrojeni i wyrzuceni do więzienia. Nigdy zamach stanu nie był dokonany przy tak potężnym i skoordynowanym działaniu. Cały świat osłupiał i niecierpliwie czekał na dziwne informacje z procesu, które odbiły się echem przez wieki. Templariusze byli poważnie oskarżani o plucie na Chrystusa i o zaprzeczanie istnienia Boga. Na swoich przyjęciach o wiele plugawości, rozmowy z żeńskimi diabłami i kult potwornego bożka. Koniec dramatu jest dobrze znany, jak Jacques de Molay i jego towarzysze zginęli w płomieniach. Ale przed egzekucją szef przeklętego zakonu zorganizował i ustanowił to, co potem zaczęto nazywać okultyzmem, hermetyzmem lub szkocką masonerią. W mroku więzienia wielki mistrz stworzył 4 metropolitalne loże. W Neapolu na wschodzie, w Edynburgu na zachodzie, w Sztokholmie na północy i na południu od Paryża. Inicjały jego imienia JBM można znaleźć w takiej samej kolejności W pierwszych trzech stopniach to tylko jeden z wielu dowodów, że takie były początki nowoczesnej wolnej masonerii. Czyli widzimy, że jedną z lóż to była loża w Edynburgu, czyli można powiedzieć, że oni te swoje bogactwo lub część swojego bogactwa templariusze przywieźli do Anglii i tam rozpoczęli działania jakby powolnej odbudowy swojej potęgi poprzez założenie właśnie ruchu najpierw różokrzyżowców. To był pierwszy taki jawny ruch okultystyczny, który się rozwijał w Europie, a potem masonerii i masoneria już była takim bardzo skutecznym ruchem, który potem organizował rewolucję we Francji, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach w Europie i aż do dzisiejszego czasu organizuje tą ostateczną rewolucję obalenia wszystkich rządów, obalenia władzy mas i zniszczenia religii. Tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że oni zaczęli wytwarzać bardzo szybko kolejne zakony, jak tylko masoneria się już, że tak powiem, zaczęła rozwijać w całej Europie i w dominiach brytyjskich, w różnych tam koloniach brytyjskich, no to zaczęto od razu wytwarzać różne inne religie, między innymi właśnie teozofię, o której tu już wcześniej wspomniałem, a potem New Age, ale też mamy bardzo dużo innych ruchów okultystycznych, które też wypływają bezpośrednio z masonerii. Masoneria jako taka podstawa, jako główny kościół, a potem mamy różne ruchy, mamy iluminatów, mamy różne religie, zakony takie jak Skull and Bones, mamy zakony typu Golden Dawn, z którego potem powstaje satanizm, mamy Ordo Templar Orientis, który bezpośrednio się odnosi do templariuszy zresztą. Mamy Scientologię, z tego powstaje, mamy teozofię, z teozofii mamy ruch New Age, mamy takie ruchy chrześcijańskie, parachrześcijańskie typu chrześcijaństwo naukowe, Christian Science, Świadkowie Jehowy. Ruchy, jak się pozna symbolikę masońską, to dosyć łatwo jest potem rozpoznać po samych znaczkach, po samych logach różnych ruchów religijnych, do jakiego one de facto należą ruchu. Tutaj widać, że Świadkowie Jehowy, Christian Science, ale też możemy zobaczyć, że na przykład protestantyzm ma taki sam symbol co różokrzyżowcy, co też daje dużo do myślenia. Mają dokładnie takie same logo. No i oni tworzą kolejną religię, czyli nową, tą globalną. To jeszcze z tej książki taką ciekawą rzeczą jest kwestia taka, że oni potem piszą, jakie są ostateczne sekrety właśnie masona, który właśnie już tutaj na 32 stopniu, czyli ostatnim stopniu, podają dopiero, jaki jest też cel samego masona, przekształcenia masona. I widzimy tutaj ziemię, widzimy smoka i widzimy człowieka, który jest połączeniem kobiety i mężczyzny. I to jest bardzo, bardzo ważny motyw we wszystkich tych ruchach okultystycznych. I o co tutaj chodzi? Przeczytamy tutaj właśnie na tym stopniu 32. Doskonały książę królewskiego sekretu, czy też mistrz królewskiego sekretu. Okultystyczna nauka starożytnych królów została ukryta w cieniu starożytnych misteriów, pisze Pike. Została ona w niedoskonały sposób ujawniona, czy raczej zniekształcona przez gnostyków, co było domysłem, że w niej templariusze skrywali swoje zbrodnie, a która to nauka została otoczona zagadkami, które wydają się nieprzeniknione w obrzędach najwyższej masonerii. Podstawowa tradycja jednego objawienia została zachowana przez kapłaństwo Izraela pod nazwą kabały. Kabalistyczna doktryna, która była również dogmatem magów i Hermesa, została zawarta w Sefer Jecirach, w Zoharze i Talmudzie. Według tej doktryny absolut jest postacią, w której zawiera się słowo. Słowo, które jest oświadczeniem i wyrażeniem bytu i życia. Magia jest tym, czym jest. Jest sama w sobie, podobnie jak matematyka i dokładną i absolutną nauką o naturze i jej prawach. Magia jest nauką starożytnych magów, a religia chrześcijańska, która nałożyła milczenie na wyrocznie i położyła krew prestiżowi fałszywych bogów. Samemu szanuję tych mędrców, którzy przybywali ze wschodu, prowadzeni przez gwiazdę, aby adorować Zbawiciela świata w kołysce. Tradycja także daje magom tytuł królów, ponieważ inicjacja w magię stanowi rzeczywistą królewskość i ponieważ wielka sztuka magów jest tytułowana przez wszystkich adeptów jako królewska sztuka lub święte królestwo lub imperium, sanctum regum. Czyli generalnie on twierdzi, że ostatecznie te wszystkie ruchy okultystyczne i te ruchy starożytnych religii, takich właśnie jak religie egipskie, babilońskie, rzymskie, greckie i wszystkie inne wschodnie religie, one zostały połączone w jeden system, taki bardziej precyzyjny, gdzie pojedynczy bogowie, pojedyncze systemy, które właśnie wyrażały różne, reprezentowane przez dziesiątki, czasami setki, tysiące bogów różnych historii, zostały zamienione na liczby, na system liczbowy. I został ten system właśnie zakodowany w starożytnych tych księgach kabalistycznych i one są podstawą wszystkich ruchów okultystycznych obecnych, czyli właściwie masoneria, czy ten nowożytny okultyzm, czy satanizm, czy różne ruchy okultystyczne, de facto wszystkie, dla nich wszystkich podstawą jest kabalizm i czytanie właśnie tych księg kabalistycznych, z których oni, w podstawie których dalej rozwijają swoje systemy. I zobaczymy, że takie postacie jak twórcy właśnie nowożytnego okultyzmu i potem satanizmu, tak jak Crowley, oni też wszystko, że tak powiem, opierali na systemach kabalistycznych. Więc jest generalna taka teza, że właśnie wszystkim rządzą Żydzi, ale to jest powierzchowna teza, ponieważ zawsze wszelkie te ruchy okultystyczne muszą się odwołać do systemu kabalistycznego, a to, że Żydzi go skodowali, to jest fakt. Ja nawet udało mi się prześledzić, że ten system kabalistyczny był wcześniej skodowany przez muzułmanów w Hiszpanii. Tam były ruchy z ruchów sufickich, też takie misteryjne, które odwoływały się właśnie do alchemii, do różnych takich właśnie i tam oni właśnie na terenie Hiszpanii było bardzo dużo Żydów, którzy i twórcy właśnie kabalizmu brali stamtąd całe nauki, nawet całe historie, które się znajdują w kabale, są wzięte z sufickich ruchów, które wtedy na terenie Hiszpanii bardzo mocno się rozwijały. Kontynuując tutaj to, co jest napisane jeszcze na tym ostatecznym stopniu, to jest coś takiego. Hermafrodytyczna postać z symbolu 32 stopnia jest symbolem podwójnej natury w starożytności przypisywanej bóstwu jako generator i wytwórca, jak Brahma i Maja wśród Arian, Ozyrys i Izyda u Egipcjan. Słońce było mężczyzną, więc księżyc był kobietą, a Izis była zarówno siostrą, jak i żoną Ozyrysa. Cyrkiel jest zatem hermetycznym symbolem kreatywnego bóstwa, a węgielnica jest produktywną ziemią lub wszechświatem. Z niebios przyszła duchowa i nieśmiertelna część człowieka, z ziemi jego materialna i śmiertelna część. Hebrajska księga Genezis mówi, że Jahwe ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrze tchnienie życia. Przez 7 sfer planetarnych reprezentowanych przez mistyczną drabinę mitriastycznych inicjacji i przez to, co Jakub ujrzał we śnie, nie z 3, lecz z 7 stopni, dusze, które emanowały z bóstwa, stępowały, by były zjednoczone z ich ludzkimi ciałami. Przez te 7 sfer muszą ponownie się wznieść, by powrócić do ich genezy i zamieszkać w łonie bóstwa. Cyrk jest zatem symbolem nieba, przedstawia duchową, intelektualną i moralną część tej podwójnej natury ludzkości, a kwadrat sześcian jako symbol ziemi jest materialną, zmysłową i częścią podstawy. Masoneria, jak również inne gnostyckie stowarzyszenia, nigdy nie zrezygnowały z celu doprowadzenia człowieka do idealnego stanu, jak i wierzą, że był idealnym odzwierciedleniem obrazu Boga przed upadkiem, przed separacją Ewy. Cel ten najprościej rzecz ujmując jest możliwym do zrealizowania, jeśli człowiek ponownie stanie się hermafrodytą, odzwierciedlając kabalistyczny obraz Boga, który, jak pisze Pike, jest biseksualny. I on potem pisze, Pike, że po prostu na początku człowiek właśnie był hermafrodytyczny i kobieta została oddzielona od mężczyzny i w ten sposób człowiek stracił swoje bóstwo. Więc poprzez powrót, połączenie kobiety z mężczyzną będą mogli oni wrócić do idealnego stanu. Stąd teraz w zmianach kulturowych jest właśnie wszelkiego rodzaju zmiany takie, że jest promowanie homoseksualizmu, biseksualizmu, różnych trans ruchów, żeby zmieniać ten obraz człowieka, żeby ostatecznie go doprowadzić do formy boskiej. To jest generalny taki kierunek, więc widzimy, że jest, że nie dość, że masoneria chce zmienić ten świat, powrócić do Atlantydy, to jeszcze chcą zmienić człowieka, żeby powrócił do stanu boskości, tak jak oni to mówią, żeby człowiek ponownie stał się jak Bóg, żeby znał dobro i zło i żeby powrócił do tego stanu, w którym był w niebie. To jest bardzo ciekawe, ja tu mogę jeszcze zaznaczyć, że w książkach właśnie Manly P. Halla, Secret Teachings of All Ages, on tutaj w tej książce podaje różne ruchy religijne, które były przez tysiące lat na ziemi i on mówi, że generalnie te wszystkie ruchy religijne, które były, czy to ruchy filozoficzne w starożytnej Grecji, czy to będą ruchy starożytnego Egiptu, starożytnej Grecji, potem jakieś ruchy gnostyckie, różokrzyżowcy, alchemia. Wszystkie te ruchy, łącznie z tymi ruchami druidycznymi, mitrastycznymi, te wszystkie religie, których tak naprawdę były setki, jeśli nie tysiące, one wszystkie mają jedno źródło. One wszystkie należały właśnie do tego systemu misteriów, który był de facto jednym systemem, tylko który miał różne charakterystyki na całym świecie. Dostosowany był do odpowiedniej kultury lokalnej, do odpowiednich warunków, które panowały w danym otoczeniu, do odpowiedniej kultury, języka, więc różne aspekty tych ruchów były zmieniane, natomiast one wszystkie opowiadały o jednym systemie religijnym. Ten jeden system religijny, on skrywał pod postacią różnych symboli, różnych bogów, tak naprawdę to, co my moglibyśmy po prostu nazwać wiedzą, nauką. To były jakby różne techniki, których adepci byli uczeni, jak kontrolować człowieka, jak kontrolować masy ludzi, jak przetwarzać, jak budować idealne społeczeństwa, jak dokonać, jak rządzić, jak prowadzić różne ruchy polityczne i tak dalej, jak zarządzać państwem. I on twierdzi, że tak naprawdę nadrzędnym celem tych religii to było wytworzenie pewnego zestawu wiedzy, która właśnie pochodziła z tych czasów przed kataklizmem, z czasów, jak on to mówi, Atlantydy, i odbudowanie tego zestawu wiedzy na tyle dostatecznego odbudowania tej wiedzy, ażeby można było powrócić do czasów Atlantydy, zbudować ten globalny system zarządzania masami ludzi, technologicznie, żeby odtworzyć te wszystkie aspekty funkcjonowania tego świata, który właśnie był przed potopem. I tym właśnie zajmowały się te ruchy okultystyczne. Oczywiście dla tych ludzi, którzy wstępowali do tych ruchów, na początku właśnie były te aspekt religijny, czysto właśnie, żeby zachęcić, żeby też skryć pewną wiedzę pod postacią symboli, a potem pomału dowiadywanie się na temat tego dokładnie, czym się zajmują te ruchy religijne, czyli kontrolowaniem ludzi, kontrolowaniem mas. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ostatecznym aspektem, którym zajmowały się te religie, to była magia. A na dzisiejsze moglibyśmy powiedzieć nauka. Jak kontrolować, czyli wiedza generalnie. Więc nadrzędnym celem dla tych wszystkich stowarzyszeń jest zebranie takiej wiedzy, ażeby można było, bo wiedza jest najważniejsza, jeśli chce się rządzić całym światem. Zbudowanie takiego poziomu wiedzy, ażeby można było zarządzać materią, zarządzać ludźmi, zarządzać całymi społeczeństwami, zarządzać całym światem. I tu mamy nawet takie motywy, jak właśnie motyw Fausta. To jest też książka z lat 20. Ilustracje są z lat 20. Mamy bardzo ciekawa postać. Wygląda jak Joda z Wojen Gwiezdnych. A to jest szatan, który został wywołany przez Fausta. Ten mit Fausta jest też o tyle ciekawy, że on jest symboliczną, właśnie taką symbolicznym dziełem, które pokazuje, że człowiek powinien zaprzedać duszę diabłu, aby pozyskać tą wiedzę na temat rzeczywistości, na temat zbudowania lepszego świata i zdobyć nieśmiertelność przez to. I potem mamy różne ruchy właśnie okultystyczne, kabalistyczne tutaj opisane i oni wszyscy zmierzają do jednego celu. Zdobycia wiedzy dostatecznej, aby zbudować ten nowy system. Sam czysty taki pragmatyzm, czysta wiedza była identyfikowana, jak sobie poczytamy też w książkach właśnie Pike'a, to ta wiedza, skąd ona się wzięła, ten nurt tej wiedzy, zdobycia wiedzy, tej magii, to ona się odwołuje bezpośrednio do Biblii. Właśnie jak człowiek był w raju, to my wierzymy, w sensie chrześcijanie, że człowiek był w raju i został skuszony przez Lucyfera, przez diabła, żeby zjadł z drzewa poznania dobra i zła. I my to rozumiemy w ten sposób, że jesteśmy skuszeni przez diabła. Bóg nas, że tak powiem, odrzucił, wygnał nas z tego raju, czyli z tego idealnego życia, z idealnego takiego bytu. I to było dla nas nieszczęście, że właśnie żeśmy zostali wyrwani z tego idealnego świata, żeśmy zostali rzuceni na ziemię, żeby się tutułać i starać przeżyć. Natomiast w tych religiach misteryjnych, w masonerii, to jest inaczej tłumaczone. I też potem w teozofii i w ruchach New Age, że de facto Lucyfer, który skusił ludzi, żeby zjedli z tego drzewa dobra i zła, to on był dobry, bo on dał ludziom właśnie tą wiedzę. I ta wiedza jest tym, czym on ich oświecił, co im dał, i za to ludzie muszą być mu wdzięczni, że on właśnie ich uratował, on ich z tego takiego dziecinnego życia, które było bezsensowne, on doprowadził ich do stanu boskości, że staną się jak Bóg, bo będą znali dobro i zło. Więc de facto ta wiedza jest z punktu widzenia chrześcijańskiego, to jest to zło, można tak powiedzieć, to jest coś, co jest niebezpieczne, coś, co nas doprowadziło do stanu z tego, że staliśmy odrzuceni od Boga. Natomiast z punktu widzenia tych ruchów okultystycznych ona jest dobra i musimy do niej dążyć, żeby powrócić niejako do raju, żeby zbudować ten raj na ziemi, i do tego posłuży nam wiedza, ten ogień, który nam, ten prometejski ogień, który Lucyfer nam sprowadza tutaj na ziemię, i będzie, stąd są te kulty właśnie satanistyczne, okultystyczne, które właśnie kultywują, prawda, Lucyfera, szatana, który jest opisywany jako tutaj w tych książkach nawet Manly'ego P. Halla, proszę, jako Bafomet, który ma pochodnie na głowie i który właśnie rozporządza tym ogniem oświecenia. Stąd mamy zresztą cały ten okres oświecenia właśnie w kulturze masowej, że to był taki wspaniały okres oświecenia, tylko się nie mówi, skąd to oświecenie przyszło. Ono właśnie przyszło z masonerii i to był lucyferianizm. Różne formy okultyzmu, lucyferianizmu. On tu nawet Manly P. Hall w tej książce podaje właśnie że takie jak podpisać pakt z diabłem, żeby pozyskać właśnie tą wiedzę, żeby stać się tym oświeconym człowiekiem, i wszelkie inne ruchy okultystyczne na przestrzeni setek lat. Więc i on był jednym z największych filozofów XX wieku masonerii, więc to nie są dzieła wyssane z palca, czy też opinie ludzi, którzy z zewnątrz analizują, czym jest masoneria. Więc to jest jakby baza, czyli wiemy, że oni chcą zmienić człowieka, wiemy, że chcą zmienić świat, wiemy, że chcą, że wykorzystują do tego wiedzę, techniki naukowe, żeby ten świat zmienić. I na początku XX wieku właśnie odłam masonerii teozoficzny wydał książki, serię książek Alice Bailey, w której było opisane, jak oni zmienią religię, jak oni stworzą religię globalną, jedną wspólną religię globalną, jak zmienią chrześcijaństwo, jak zmutują różne religie, żeby połączyć je w jedną całość. I w tej książce jest właśnie opisanych bardzo dużo ciekawych rzeczy. Oni piszą, że generalnie Alice Bailey pisze, że Platforma Nowej Światowej Religii, to też można sobie tą książkę, żeśmy przetłumaczyli w dużej części, w artykułach, które się nazywały Nowa Globalna Religia, możecie sobie Państwo się z tym zapoznać, z tymi cytatami. Ale oni piszą tutaj coś takiego, pisała, że Platforma Nowej Światowej Religii będzie miała w sobie trzy główne prezentacje prawdy lub trzy główne doktryny. Jeśli tak niepożądane słowo może być dozwolone. Tematem szóstej grupy uczniów będzie opracowanie tych trzech punktów widzenia czy powoływania prawdy. Są to fakt Bożego Ducha, zarówno transcendentalnego, jak i immanentnego, będzie zademonstrowany, podobnież jak podobny fakt w odniesieniu do człowieka. Tryb odniesienia ich względem siebie za pomocą duszy będzie wskazany. Ten aspekt rodzącej się prawdy można nazwać transcendentalnym mistycyzmem. 2. Fakt boskiej jakości sił przyrody i człowieka oraz metod ich wykorzystania przez człowieka do boskich celów. Może to być nazwane transcendentalnym okultyzmem. 3. Fakt dorozumiany w pierwszym punkcie, że ludzkość jako całość jest ekspresją boskości, kompletną ekspresją, oraz sprzymierzony fakt boskiej natury i pracy planetarnej hierarchii oraz sposób podejścia do tych dwóch grup w formie grupy względem siebie. Może to być nazwane transcendentalną religią. Dalej oni piszą w tej książce tego, jak oni będą zmieniali tą religię, bo generalnie oni powiedzieli tak, że głównymi postawami nowej globalnej religii będzie chrześcijaństwo, masoneria i buddyzm. I te trzy religie poprzez powolne zbliżanie się na poziomie doktryn zaczną się ze sobą przeplatać i będą funkcjonować jako baza jednej globalnej religii. I oni piszą tutaj w ten sposób, że ten cały ruch powinien w dużym stopniu być zrealizowany lub rozpocząć się już w bardzo wyraźny, jawny sposób około roku 2025. Ona napisała w ten sposób, że tak więc trwa wielki i nowy ruch, ogromnie wzrosło wzajemne oddziaływanie i współdziałanie. Będzie to trwało do roku 2025. W latach pomiędzy obecnym czasem i przyszłym widoczne będą bardzo duże zmiany na wielkim walnym zgromadzeniu hierarchii mającym miejsce zazwyczaj w każdym stuleciu. W 2025 roku będzie najprawdopodobniej obrany termin pierwszego etapu eksternalizacji hierarchii. Ona tutaj pisze, że wraz z tym, jak ta globalna religia się objawiać, to ludzie, którzy realnie rządzą tą religią, czyli hierarchia, która zarządza masonerią jako podstawa tych wszystkich ruchów okultystycznych na całym świecie, ona zacznie wypływać na powierzchnię. To znaczy, tak jak jest widoczna hierarchia na przykład Kościoła katolickiego, gdzie jest papież, biskupowie i inni ludzie, którzy zarządzają całą religią, całym kościołem, to ten sam system jest w w każdej innej religii i jest też w masonerii. I ta hierarchia, która zarządza tym systemem, ona zacznie wypływać na powierzchnię i będzie bardzo widoczna. No i będzie wszechobecny ten okultyzm. Zresztą to już widać. Włączymy sobie jakieś kanały z muzyką czy kulturą popularną, jak obserwujemy to, co się dzieje w kulturze, tej popkulturze na całym świecie, to widzimy, że ten okultyzm, masoneria już jest wszechobecna i ona jakby staje bardzo mocno w kontrze do tej kultury chrześcijańskiej. Natomiast oni piszą, że religia chrześcijańska zostanie zaabsorbowana, zmieniona od wewnątrz właśnie przez te siły teozoficzne, masonerię, i chrześcijaństwo nie będzie zniszczone, tylko ono będzie przejęte i pomału zmienione w kierunku takim, który będzie adekwatny i będzie odpowiadał tym, którzy rządzą właśnie masonerią, i w ten sposób będą wiedli ludzi ku nowej formie religii. Co tu jeszcze z ciekawych takich rzeczy jest napisane w tej książce? Pierwsza grupa przygotowywać będzie ludzkość na możliwość. Druga grupa będzie zdecydowanie przygotowała się na sam powrót Mesjasza, bo oni też piszą o tym, że przybędzie na ziemię Mesjasz, którego oni nazywają Maitreja, i on będzie rządził całym światem, czyli mamy nową globalną religię, nad którą będzie jeden człowiek, który będzie zarządzał całą religią. Będą budować na przyszłość, która wynika ze zniszczonej przeszłości, której z gliszcza usuną. Będą ludziom wpajać pewne podstawowe pojęcia właściwych relacji. Bezpośrednio i grupowa praca, kiedy przyjdą do władzy i uznania, będzie składać się ze słodzenia i wyjaśnienia sytuacji politycznej i prezentacji tych idei, które w końcu będą prowadziły do fuzji tych zasad, którymi rządzi się demokracja i którymi również rządzą się metoda hierarchiczna, która jest nieco inna. Ten wysiłek przyniesie trzecią sytuację polityczną, która nie będzie całkowicie zależna od wyborów nierozumnej publiki lub kontroli, które zawiera się w hierarchicznej technice. Ten nowy tryb, rodzaj politycznego kierownictwa pojawi się później. Czyli on pisze, że objawi się hierarchia, czyli struktury piramidalne, i jednocześnie będą wpajali wszystkim ludziom te zasady demokratyczne, ale obok tego pojawi się system i metoda zarządzania ludźmi i światem, która będzie stricte techniczna, czyli to, co my teraz nazywamy socjalizmem naukowym lub erą technotroniczną, tak jak Brzeziński pisze. To są różne na to są nazwy, czy przyjazny faszyzm. Pojawiają się takie określenia. Generalnie chodzi o to, że przyszłość będzie zarządzana przez techniki, przez naukowców, przez specjalistów, czyli to, co mieliśmy tutaj właśnie w masonerii, że czysta wiedza będzie się tylko liczyć, że system będzie idealny, ponieważ człowiek będzie już kompletnie kontrolowany, cały system będzie kompletnie kontrolowany i to doprowadzi do sytuacji, w której właśnie technicy i zarządzający będą mogli tym idealnym światem zarządzać. Człowiek stanie się takim trybem w maszynie. Dalej ona pisze, ta druga grupa będzie implementować nową religię. Do czasu, kiedy przejmą kontrolę, stare teologiczne działania będą całkowicie złamane. Judaizm będzie szybko znikał, buddyzm będzie się rozprzestrzeniał i stanie się coraz bardziej dogmatyczny. I to widzimy nawet w Polsce. Buddyzm jest coraz bardziej wszechobecny, a już przede wszystkim na Zachodzie. Ostatnio właśnie jak się kontaktowałem z Konradem, który kiedyś robił tutaj dla nas audycje radiowe, to on mi wysyła właśnie różne analizy, że w których określa się, że właśnie buddyzm jest idealną ideologią dla obecnej fazy kapitalizmu, który obecnie funkcjonuje na świecie i tego systemu kapitalistycznego, gdzie jest taki poziom chaosu i taki poziom zarządzania i funkcjonowania społeczeństw, że buddyzm idealnie się wpisuje w ten obecny konstrukt i on rzeczywiście jest coraz bardziej popularny, że ludzie po prostu przyjmują tą religię, czy też parareligię, i ona się szybko rozprzestrzenia na Zachodzie. Chrześcijaństwo będzie w stanie chaotycznych podziałów i przewrotów, ona pisze. Kiedy to będzie miało miejsce, a sytuacja będzie na tyle zaogniona Mistrz Jezus podejmie pewne wstępne kroki w kierunku przejęcia kontroli nad jego kościołem. Budda wyśle swoich wyszkolonych uczniów, by zreformować buddyzm. Inne kroki zostaną również podjęte w tym dziale religii i edukacji, nad którym rządzi Chrystus i będzie on działał, by przywrócić starożytne orientacyjne punkty duchowe, by wyeliminować to, co jest zbędne i zreorganizować całe pole religijne, ponownie przygotowując przywrócenie misteriów. Te misteria, gdy zostaną przywrócone, zjednoczą wszystkie religie. Ona tu pisze, że przyjdzie właśnie ten Jezus, ten jest Chrystus okultystyczny i on zjednoczy te wszystkie religie, przywróci misteria, czyli te wszystkie religie, o których właśnie tutaj Manly P. Hall pisał i Albert Pike. Czyli on przywróci okultyzm i to już widzimy, że pomału się dzieje. Ona pisze jeszcze coś takiego, że przy tych wszystkich zmianach, które będą się działy, być może trzeba będzie doprowadzić do totalnego kataklizmu, żeby doprowadzić do zmiany tego przejścia w tą nową erę idealnego świata, raju na ziemi. I ona pisze coś takiego, że boska interwencja może być również przybrać formę kataklizmicznego happeningu, który przyniesie kres agresji poprzez zniszczenie. Byłoby to uczynione prawdopodobnie kosztem takiego życia ludzi, że istnieje niepewność co do jego wdrażania przez opiekunów naturalnego prawa i pracowników rozumiejących boski cel. Mimo iż ludzkość osiągnęła teraz punkt w ewolucji, gdzie zdecydowanie możliwa jest ekspresja ludzkiej wolnej woli. Wykorzystanie kataklizmu byłoby metodą stosowaną w czasach Atlantydy. No i tu znowu jest nawiązanie do... Oni też budują, że całą tą narrację, że my musimy powrócić do czasów Atlantydy. Taką, jaką dobrze znasz z opowieści o potopie przez powódź doszło do prawie całkowitego zniszczenia cywilizacji w tamtym czasie. Mamy nadzieję, że tak drastyczne kroki nie będą dziś konieczne, choć istnieją starożytne przepowiednie, które zapowiadają możliwość zniszczenia całego świata, tym razem przez ogień zamiast powodzi. Która z dwóch metod, boskie ucieleśnienie lub kataklizm, będą zrealizowane, zależy naprawdę od decyzji ludzkości przez jej stosowanie lub niestosowanie wolnej woli i zrozumienia. Jeśli ludzkość się nie zjednoczy pod sztandarem sił światła, czyli tego oświecenia właśnie Lucyfera, można tak powiedzieć. Zresztą w teozofii Lucyfer jest dobrą postacią. Również pod sztandarem światła, przeciw siłom materialnej agresji i egoizmu, to ognista męka może być nieunikniona, czyli oni nawet są w stanie przygotować jakąś formę kataklizmu, żeby doprowadzić do zmian. I jak sobie popatrzymy na zmiany w religii chrześcijańskiej, katolicyzmie głównie, to widzimy, że poprzez ruch ekumeniczny, poprzez Kongres Watykański II, który stworzył całą plejadę zmian w religii chrześcijańskiej, to widzimy właśnie ten ruch ekumeniczny, w który został wpisany w religię chrześcijańską i widzimy, że następuje taki proces zbliżania się tych wszystkich religii. Papież, jeden, drugi, trzeci, spotyka się właśnie z Dalajlamą, z tymi wszystkimi duchownymi przywódcami. Oni mówią, że modlą się do jednego Boga, że właściwie różnice żadne, wszelkie różnice się zacierają. I pomału, nawet jak ja rozmawiam z niektórymi ludźmi, którzy mówią, że są chrześcijanami, ale właśnie chodzą na jogę, albo interesują się buddyzmem, albo nie widzą żadnych sprzeczności w tym, żeby uczestniczyć w różnych formach religii i generalnie następuje jakby na poziomie takim kulturowym pełna otwartość na różnorodność, na poszukiwanie, ale jednocześnie przy tym widać, że większość ludzi ma kompletnie marne pojęcie na temat tego, czym jest religia chrześcijańska. Więc widać, że w społeczeństwie nawet polskim, które się mówi, że jest no, takie silnie chrześcijańskie, te zmiany, które tu zostały opisane właśnie w eksternalizacji hierarchii, już nastąpiły i one następują. Już nie mówiąc o najnowszym tym, co teraz robi papież Franciszek, to moim zdaniem to już jest, można powiedzieć, nie wiem, czy większość tych postulatów, które tutaj są opisane, czy on już nie wprowadził w życie, bo on jest kompletnie otwarty na wszystkie religie, zakazał nawracania, księża mają zakazane nawracanie ludzi, zatrzymał, że tak powiem, wszystko to, co było związane z chrześcijaństwem. Nawet się z kościołów robi, teraz powiem, obozy przesiedleńcze się robi w kościołach, bo sobie papież tak zażyczył. No, zresztą kto obserwuje ten trend, to wie, że to rzeczywiście się wszystko dzieje. I pomału te nawet biskupi zaczynają się zastanawiać, co się dzieje, ale to się właśnie dzieje to są w latach 60., jak był właśnie Kongres Watykański II, ta infiltracja kościoła katolickiego nastąpiła mniej więcej właśnie w latach 60. i to rzeczywiście miało miejsce. I stąd powstał ten Kongres Watykański II, który generalnie ma zapisy takie jak w masonerii. Jak sobie poczytamy właśnie książkę Morals and Dogma Alberta Pike'a i potem sobie przeczytamy Kongres Watykański II, rozdziały na temat wolności różnych wiar, to tam jest napisane, że wszystkie religie realizują potrzebę do oświecenia człowieka. Czyli w ogóle nawet teksty z książek masońskich. No dobrze, więc wiemy, że nie rozwijając się w tym temacie, wiemy, że chcą zbudować z powrotem Atlantydę, wiemy, że chcą, że tak powiem, oprzeć ją na technologiach, na bardzo wysokiej wiedzy, która właśnie była z tych czasów, można powiedzieć, Atlantydy. Chcą zmienić człowieka, żeby był hermafrodytyczny i żeby odzyskał swoją boskość. I chcą stworzyć globalną religię i chcą, żeby Mesjasz przyszedł na ziemię i rządził tą całą religią i całym światem. I na ten temat jest właśnie ta książka, którą ostatnio żeśmy tłumaczyli, Armageddon Script, Prophecy in Action. I ten autor, Peter Lemesurier, on napisał książkę, że my chcemy przejąć ten cały świat, chcemy zbudować ten globalny porządek, ale żeby to zrobić, to musimy tak naprawdę zrealizować Apokalipsę Świętego Jana. To znaczy, w większości masonerii Apokalipsa Świętego Jana nie jest traktowana jako coś, co ma się wydarzyć, tylko coś, że to jest plan, który trzeba zrealizować. Czyli mamy właśnie tą kontynuację, że mamy masonerię, mamy teozofię, i potem mamy ruch New Age, które mają wszystkie ten sam cel. I on w tej książce pisze, że skoro ludzie mają oczekiwania, że nowy świat może nastąpić tylko po tym, jak przyjdzie czy Jezus, czy Mahdi, czy tam któryś Budda V, czy któryś tam, no to my musimy tego Chrystusa sprowadzić na ziemię, który spełni oczekiwania wszystkich ludzi i wszystkich religii i połączy je w jeden globalny system. I on w tej książce opisuje, że skoro tak, no dobrze, to prześledźmy wszystkie starożytne, Stary Testament, Nowy Testament i oczekiwania, jakie ludzie mają, żeby je zrealizować. Jak je zrealizujemy, to potem ludzie powiedzą, to już mamy, przeszliśmy, jest Mesjasz, przeszliśmy te czasy apokalipsy, tego zniszczenia świata. No i teraz już możemy budować ten nowy świat, nowej ery, no bo to już wszystko nastąpiło, Chrystus jest z nami, możemy odrzucić wszystkie stare religie, które były, właśnie chrześcijaństwo, czy te inne. Po co mamy się modlić, skoro Chrystus jest już z nami, możemy do Niego pójść, z Nim porozmawiać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc oni w tej książce właśnie śledzą, właściwie większość książki to jest prześledzenie, co ten Chrystus, który przyjdzie teraz, który jest przygotowywany, który według religii New Age jest w Londynie, czyli oczywiście w Wielkiej Brytanii, czyli tam, gdzie jest centrum masonerii i teozofii i tych wszystkich okultystycznych ruchów. I on pisze, że ten Chrystus już czeka, on się przygotowuje, on się uczy tych wszystkich starożytnych ksiąg żydowskich i chrześcijańskich i innych, żeby spełnić te oczekiwania właśnie wierzących na całym świecie. I on pisze o tym, że trzeba będzie właśnie pewna sekwencja zdarzeń, To możecie sobie Państwo przeczytać dokładnie cytaty z tej książki. Teraz pisaliśmy właśnie taki artykuł na ten temat pod tytułem Apokalipsa i kolektywny Chrystus. I on pisze, że około też bodajże 2030 pojawi się właśnie coś takiego jak kolektywny Chrystus. I o co chodzi? Chodzi o to, że kiedy już przyjdzie ten Chrystus Maitreja, ten Chrystus New Age, nowego wieku, ludzie go przyjmą, to nastąpi potem te czasy, takie zawieruchy, te czasy apokalipsy, czyli właśnie różnych katastrof, zniszczeń itd., itd. I po tym czasie on pisze, że powinien przyjść Chrystus. To znaczy, że to jest jakby ten prawdziwy Chrystus z nieba już powinien przybyć. Czyli to, co oni próbują tutaj ustanowić, to to, że tak naprawdę z punktu widzenia chrześcijańskiego, to oni chcą wprowadzić na scenę globalną antychrysta, który będzie Żydem, który przejmie władzę właśnie w Izraelu i będzie tam rządził całym światem i zjednoczy te wszystkie religie właśnie i będzie rozprzestrzeniał te misteryjne religie i oni chcą go po prostu wprowadzić. Natomiast po tym okresie on pisze, że to nie jest tak, że przyjdzie Chrystus. On pisze, że ten Chrystus, który ma zejść z nieba na ziemię po tych czasach właśnie apokalipsy, to on pisze, że to będzie kolektywny Chrystus. To znaczy, że ludzie dokonają samozbawienia poprzez technologię, poprzez techniki, poprzez połączenie wszystkich ludzi w jeden wspólny organizm na kształt roju, połączenie wszystkich umysłów w jeden wspólny, kolektywny twór, czyli poprzez właśnie wiedzę, odkrycie tego, co było pisane tutaj właśnie w eksternalizacji hierarchii, połączenie, odkrycie ducha, czym jest duch i użycie tego do celów, czyli połączenie techniki i religii, czyli oni piszą właśnie o odkryciu tego, czym jest dusza człowieka i połączenia tych wszystkich dusz, umysłów, ludzi w jeden wspólny, wielki system i też zmutowanie człowieka, żeby powrócił do tego swojego boskiego stanu, czyli wszyscy ludzie będą połączeni umysłami w jeden taki umysł roju i w ten sposób dokonają takiego własnego samozbawienia, bo już nie będzie przestępczości, już nie będzie złych uczynków, bo wszyscy będą razem połączeni, nie będzie już czegoś takiego jak ja czy ty, tylko będziemy tylko my i ten cały system będzie sterowany przez ludzi, no można powiedzieć właśnie z systemu masonerii, to co było opisywane, czyli tych ludzi, którzy chcą pozyskać tą wiedzę, czyli wiedza będzie sterować całym systemem, czyli to będzie system techniczny, technotroniczny, to co żeśmy już wcześniej mówili. I ci ludzie, nastąpi jakby, czyli on pisze, że nastąpi kolektywizacja całego społeczeństwa, czyli to, co mamy w komunizmie, poprzez rozszerzenia technologiczne, czyli to jest forma tego, co było opisywane w latach 30. forma technokracji i to w eksternalizacji hierarchii. Właśnie też przed chwilą to czytałem, że wytworzy się nowa forma, coś pomiędzy hierarchiczną strukturą a strukturami demokratycznymi, która będzie formą technicznego zarządzania społeczeństwem. I to będzie ta nowa religia, którą właśnie chcą wprowadzić te ruchy okultystyczne, czy to masoneria i wszystkie te ruchy, które się łączą w jedną wielką całość, czy to będzie satanizm, czy to będzie okultyzm, czy to będzie masoneria, czy to będzie jakieś ruchy, nie wiem, Ordo Templar Orientis, czy te wszystkie inne ruchy okultystyczne, czy ruchy nawet UFO, czy ruchy New Age, czy ruchy... One wszystkie mają jeden cel, nawet jeśli zwykły człowiek, który się tym interesuje, albo nawet uczestniczy w tych kultach, on nie będzie o tym kompletnie wiedział, on nie musi o tym wiedzieć. Tak jak jest tutaj w masonerii. Dopiero się człowiek dowiaduje, jak jest na najwyższym stopniu. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest ostateczny cel? Stworzyć techniki i za pomocą technik kontrolować wszystkich ludzi. To jest właśnie religia. Wiedza. Wiedza, która została przekazana przez Lucyfera ludziom, jest tą ostateczną religią, która powoduje działaniami tych wszystkich ruchów. I to jest to, co kiedyś było określane magią, tak, że człowiek wykonuje pewne rzeczy niezrozumiałe dla człowieka, to jest teraz określane jako wiedza i ta wiedza pozwoli na stworzenie tej globalnej, nowej globalnej religii, która będzie stricte ztechnicyzowana, prawdopodobnie przez systemy, które teraz żeśmy tłumaczyli artykuły na temat doktora Persingera, który już stworzył hełmy, które są w stanie łączyć ze sobą mózgi ludzi na całym świecie. Więc i on też zajmował się ruchami, znaczy on też budował hełm Boga, czyli hełmy, które są w stanie w jakiś sposób symulować ekstatyczne stany religijne, po zażyciu narkotyków, różne stany euforyczne. Więc prawdopodobnie te połączenie się tych wszystkich umysłów, tych ludzi na świecie będzie też pewnym doświadczeniem parareligijnym. Czyli będziemy mieli ten aspekt technologiczny, ale też również właśnie religijny, czy też parareligijny poprzez te urządzenia technologiczne. Więc tak naprawdę ta religia przyszłości to będzie wiedza, czysta wiedza w najczystszej postaci zero-jedynkowej, w której wolność człowieka kompletnie zaniknie, bo nie będzie już na nią miejsca. I to, co jest ciekawe, to właśnie to, że celem właśnie masonerii było od zawsze pokonanie trzech przeciwników, właśnie, którzy byli identyfikowani jako ignorancja, jako zabobon pewien. To był właśnie Kościół, to były rządy jako takie, które zawsze blokowały te działania masonerii i masy ludzi, czyli muszą zniszczyć rządy, Kościół i masy ludzi wtłoczyć do tego systemu globalnego, kontrolowanego przez stricte naukę, przez wiedzę, która została przekazana przez Lucyfera na początku historii świata. Tak więc religią przyszłości będzie nauka. Będzie system, który wyjdzie poza aspiracje religijne, poza etykę i technologia będzie tym, co będzie tym nowym światem, który będzie wyznaczał nowe ramy etyczne dla życia człowieka. Czyli jak sobie zaobserwujemy nurty technologiczne, które teraz mają zmienić cały świat, czyli biotechnologię, genetyczną modyfikację człowieka, technologie, zmiany wszczepiania do ludzi różnych układów komputerowych, właśnie mutacje człowieka w kierunku androgenicznej postaci. To będzie ta właśnie struktura, ten kontekst religijny, ten nowy kontekst parareligijny dla człowieka, czyli człowiek sam stanie się Bogiem i poprzez technologię dokona samozbawienia. Tak więc właśnie obserwując te nurty technologiczne możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała religia przyszłości, a kastą takich właśnie kapłanów będą właśnie naukowcy, eksperci. I to by było na tyle. Dziękuję Państwu i do usłyszenia w kolejnej audycji.